Siemanko moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Emerytura w kryptowalutach i dzisiaj jak co miesiąc damy sobie 2 lub 3, 4 bądź po prostu jeden następny projekt do naszego portfolio, ale jednak zanim przejdziemy, pamiętajcie o tym, aby subskrybować mój kanał, dzwoneczek, łapkę w górę, no i oczywiście zostawić komentarz po tym wideo. Nie zapominajcie też o naszym Discordzie, aby wbić na niego, ponieważ to tam jest skarbnica wiedzy właśnie z zakresu kryptowalut, no i chociażby nawet zakładka Portfel 1000, gdzie macie fajny podgląd na to, co dodajemy do naszego portfolio właśnie tutaj razem z ekipą. Jest to skrócona informacja tego, co mamy w innych grupach zamkniętych, aczkolwiek na podstawie tego też można tutaj sporo wyciągnąć. Macie też link co jakiś czas, który się tutaj przewija, macie statystyki, no i czasami jak coś kupię, to też Wam tutaj podaję, co akurat zostało zakupione. Dobra, moi drodzy, sprawdźmy w ogóle, bo niestety, ale ostatnie zakupy z tego ostatniego wideo miesiąc temu nie zrealizowały się, ponieważ dałem order niżej niż był rynek, a rynek wtedy poszedł do góry. No jeśli chodzi o Cardano, było ono w stanie 0,32 i jeśli chodzi o Dota, to był on tutaj, no, zakupu w cenie chyba coś koło 5,08, jeśli się nie mylę, tak, 5,08, no niestety te ordery mi się nie zrealizowały, także mamy dzisiaj podwójną paczuszkę na zakupy, jest to $50, a nie 25, tak jak zazwyczaj to tutaj bywa. Także zobaczymy, czy kupimy po prostu 2 podwójne projekty, czy może 4, ale za chwilę przejdziemy do CoinMarketCap i będzie wszystko jasne. Dobra, także lecimy teraz bezpośrednio już do strony CoinMarketCap i zobaczmy, spójrzmy sobie na podstawie tego, jak zawsze to robiliśmy, czyli klikamy sobie na 7-dniową procentową zmianę. No oczywiście jak raz sobie klikniemy, no to mamy największe zmiany w ciągu ostatnich 7 dni, ale klikamy sobie jeszcze raz, uwaga, i mamy największe straty w ciągu ostatnich 7 dni, co nas najbardziej interesuje, ponieważ wtedy jest to cena najbardziej atrakcyjna, jeśli ona jest w obniżce. No i już widzę, że NIR wpadnie nam tutaj do dzisiejszego zakupu po cenie mniej więcej 2,31, która jest tutaj obecnie. Już widzę, że tutaj do naszego zakupu wpadnie też Algorand. No i obecna cena 0,26. Spójrzmy jeszcze niżej. Możliwe, że flow też będzie tutaj dodany, ale zobaczmy jeszcze niżej, co by tu ewentualnie tak apetycznie wyglądało. No i ta Polkadot, no, miało być pozbyć 0,8, jest 6,30, aczkolwiek bardzo możliwe, że też zostanie ona tutaj skupiona. No i zobaczmy, co jeszcze tutaj niżej ciekawego mamy. DITX, możliwe, że to też tutaj nam wleci. Dobra, moi drodzy, to lecimy teraz bezpośrednio już do giełdy Binance, no i lecimy do tych naszych zakupów, a później pod koniec odcinka przyjdziemy jeszcze do MaxData, aby sprawdzić, jak wygląda obecna sytuacja na rynku. Aczkolwiek przejdźmy teraz do Binance, zobaczmy właśnie na te zakupy, które mamy tutaj wykonać. No i pierwszy był tutaj NIR, więc przechodzimy sobie, kupujemy NIR za USDT. Tutaj total będzie 12,50. Obecna cena 2,315, więc tak, kupujemy tutaj, ok, powinno być zaraz skupione, zobaczymy pod koniec odcinka, czy wszystkie ordery zostały wypełnione, jeśli nie, to ewentualnie będziemy coś tutaj zmieniać, żeby to od razu nam tutaj zeszło. Dobra, lecimy drogi i to było Algorand, więc klikamy sobie Algorand do USDT, no i mamy też 12,50, cena 2,655, oczywiście z przecinkiem na początku, skupujemy. No i tutaj skupiło nam od razu, tak jak widzicie, nie mamy tutaj tego ordera. Teraz podajmy sobie, co było trzecim zakupem, a jest DITX, no to ok. Wpisujemy sobie DITX i jest tutaj do USDT, proszę bardzo, kupujemy również za 12,50, cena 2,846, ok, kupujemy, no i tu ustawiło nam się troszkę niżej, aczkolwiek to też za chwilę powinno zejść. No i czwartym zakupem, który miał tutaj być, no i właśnie wyleciało mi z głowy, chyba DOT, aczkolwiek wiemy, że jeszcze coś tutaj było wymieniane, nie wiem, czy czasami nie flow gdzieś tam miałem na oku, ale chyba będzie to właśnie DOT, tak? Dobra, no to moi drodzy, kupujemy DOTa po zawyżonej cenie. Niech będzie, dobra. Wpisujemy DOT do USDT.
No i za 12,50 do projektu Emerytura w Kryptoltach kupujemy sobie tutaj. Dota, klikamy sobie zakup. No i proszę bardzo, tym razem skupiło nam od razu. No i zobaczcie, wszystkie ordery zeszły. Także tym razem nie będzie takiej sytuacji jak miesiąc temu, że niestety te ordery nie zostaną tutaj zrealizowane. Dobra, moi drodzy, także lecimy teraz do Maximusa, lecimy teraz bezpośrednio do wskaźników giełdowych. No i mamy tutaj pierwszy wskaźnik BSRR, czyli Bitcoin Stablecoins Reserve Ratio. No i jeśli chodzi o to, no to tak w mega dużym skrócie, nie będę tłumaczył co jak działa, po prostu powiem na podstawie tutaj mojej opinii. No i tutaj widzimy, że RSI jest na dolnym zakresie, to samo tutaj BSRR, więc jest to dobra oznaka na to, żeby ewentualnie tutaj zrobić jakieś zakupy. Sprawdźmy jak rezerwy stablecoinów i bitcoinów, sprawdźmy tutaj na samym początku, jeśli chodzi o giełdy spot. No i widzimy, że niestety, ale tych bitcoinów nam tutaj przybyło, aczkolwiek patrząc też na tutaj rezerwy stablecoinów, tych stablecoinów również tutaj przybyło. Więc tutaj, jeśli byśmy nałożyli jeden wykres na drugi, no to jednak tych stablecoinów więcej przybyło procentowo niż bitcoinów. Spójrzmy sobie jeszcze na cały globalny zakres. No i tutaj widzimy odpływ stablecoinów z derywatyw, czyli po prostu z gry na dźwigni. A jeśli chodzi o tutaj futures na bitcoinie, no to przybywa. Aczkolwiek pamiętajcie, że gra na dźwigni nie ma tak wielkiego wpływu, dlatego zawsze sprawdzam właśnie spot. Dobra, lecimy dalej, zobaczmy jak tam długoterminowy holderzy i tak na szybko patrząc, nawet nie będę tego włączał, nie ma tutaj żadnych większych ruchów. Zyski i straty, nadal mamy tutaj czerwoną strefę, czyli nie wchodzić, to jest na 1 godzinę, sprawdźmy jak to wygląda dalej. Dwugodzinną, nadal czerwona strefa, czyli po prostu czerwone światło, czyli jakby nie wchodzić. No ale na 4 godziny mamy już tutaj zielone światło, które się powiększa. Więc jest to dobra oznaka długoterminowa, a krótkoterminowo może świadczyć o jakiejś lokalnej korekcie. MOI, czyli Miner Outflow Index, czyli wyprzedawanie się górników. Też tutaj nie widzimy żadnego większego ruchu w tym momencie. NUPL, czyli Net Unrealized Profit and Loss, czyli niezrealizowane zyski i straty. No i moi drodzy, tutaj osobiście czekam na kontynuację trendu bocznego, bądź gdzieś jakiś dołek, aczkolwiek myślę, że może być to jak w tym przypadku, co było ten fragment, że właśnie teraz idziemy tym bokiem, czyli możliwe, że będzie tutaj hossa. No i CBR, czyli Pump Detector, no i to jest ten też wskaźnik, na który często zwracam uwagę. Tutaj wyczekuję, aż po prostu pokaże się nam na niebiesko ten wskaźnik na dole, wtedy to świadczy o skupach przez giełdę Coinbase. No i moi drodzy, generalnie rzecz biorąc, często jest po prostu tak, że jeśli są duże zakupy na Coinbase i wtedy właśnie wybija ten wskaźnik na dół, no to często jest tak, że chwilę po tych zakupach albo jakąś dłuższą chwilę po tych zakupach następują jakieś małe bądź większe wybicia. Więc dość też ciekawy wskaźnik, który może nam też pomóc w decyzji, czy kupić, czy po prostu też darować sobie zakupy na giełdzie kryptowalut. Więc moi drodzy, tak podsumowując dzisiejsze wskaźniki, było ich 2, 4, 6, 7 wskaźników, można powiedzieć, że większość przemawia za tym, żeby jednak szło wszystko do góry, aczkolwiek niektóre z tych wskaźników świecą się bardziej na czerwono, no i mówią gdzieś o lokalny korekta, więc wszystko to możliwe, nic i jednoznacznie tutaj dzisiaj nam na wykresach się nie pokrywa. Sprawdźmy jeszcze tutaj ściany zakupowe i sprzedażowe. No i mamy tutaj po lewej ścianę zakupową, po prawej ścianę sprzedażową. No i moi drodzy, widzimy, że w tej chwili jest więcej gdzieś tam ofert tych zakupowych niż sprzedażowych. No i taka większa ściana sprzedażowa, można powiedzieć, że jest tutaj w tym zakresie 22930. Także moi drodzy, tak wyglądają obecne wskaźniki, ale pamiętajcie, to jest tylko i wyłącznie opinia, to są tylko i wyłącznie wskaźniki pomocnicze, więc po prostu pomagają nam w decyzji o tym, co ewentualnie dorzucić do projektu Emerytura w kryptowalutach. Dobra, także moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji mojego kanału, o dzwoneczku, łapce w górę komentarzu, no i oczywiście wbijajcie na naszego Discorda, ponieważ to tam jest skarbnica wiedzy właśnie z zakresu kryptowalut. Także trzymajcie się i do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!